100 osób byczki, więc jeszcze raz powtarzam pierwsze zadanie, czyli musicie mieć defaultowego skina, czyli po prostu bambika, plecaki i tak dalej, wszystko jest dowolne, a oprócz tego musicie mieć emotkę jakiegoś machania, żegnania się i tak dalej. I my już zaczynamy giereczkę, proszę państwa, 100 osób, let's go. Jacob mówi, lądujemy wszyscy ładnie, niczego nie lutujemy i nie niszczymy, Jacob mówi. Ustawiamy się, tak ładnie macie stać tam w kupie macie stać, ładnie no. Uwaga proszę państwa, Jacob mówi, wszyscy machamy w tym momencie i żegnamy 10. sezon w Fortnite'cie i tym samym żegnamy całą mapę w Fortnite'cie, ma być wielki koniec Fortnite'a i tej mapy. Poproszę o machanko widzowie, ja sobie stanę z wami jeżeli pozwolicie i też pomacham. Jako że koniec sezonu 10 w Fortnite już bardzo blisko, mam dla was do wygrania myszkę Tifu, chyba najlżejszą myszkę jaka teraz istnieje, czyli Final Mouse'a Cape Town na dwójkę, więc trzeba zrobić to, zostawić tutaj łapę w górę, zasubować kanał z dzwonkiem i oczywiście wpisać kod Jacob w sklepie z świętami, wyniki w ciągu tygodnia na Discordzie, a oprócz tego o 20 widzimy się w niedzielę na evencie, największy event dotychczas w Fortnite, koniec mapy prawdopodobnie, więc każdy z was wbija w niedzielę o 20 na streamka i pobijamy rekordzik. Jacob mówi, ty rolka. Jacob mówi, ty, ale nie podajcie. Co oni robią? Jacob mówi, niszczymy doghouse'a i stację. Jak najszybciej możecie i lutujecie. Jacob mówi, kolega nie ma bambika. Niestety żegnamy Kubiksa. Proszę nie zbierać lutu, proszę nie zbierać lutu. Jacob mówi, ustawiamy się na boisku. Cyk. Jacob mówi, macie 7 sekund na ustawienie się w linii. 7, 6, 5, 4, 3. Ale gościu biegnie, czy zdąży? Proszę państwa, czy ten gracz zdąży? Jeszcze na chwilę przedłużamy. Kolego drogi, Jacob mówi, mówiłem, że nie wolno budować. Żegnamy Dominy, ty. Bardzo było mi miło. Pozdrawiamy serdecznie. Jacob mówi, miała być linia. Żegnamy Kajeta. Okej. Jacob mówi, super, że jesteście w linii. Oj, kolego, ty nie jesteś w linii. No jakby to powiedzieć, ty też nie jesteś w linii. Ups, bardzo mi nie szkoda. W takim razie, ale jestem niemiły, chyba tak nie mogę robić na odcinkach, nie wiem. A więc, słuchajcie mnie. Jacob mówi, kompletny bezruch. Chłopie, bez ruch, a nie z ruch. Dobra, kucnij. Ale fajnie. Dobra, podskocz. Jeszcze fajniej. Dobra, w takim razie Simon mówi kucni, no już na poważnie. No tak, serio. Pamiętajcie, że był kompletny bezruch. Żegnamy. Okej. W takim razie teraz już bardzo szybka zabawa. Jacob mówi kucni. Jacob mówi, patrzy w tę samą stronę co ja. 3, 2, 1. Ups, chyba kolega się pomylił. Ten też kolega się pomylił. Dobra. Okej. Wstań. No, byku, a gdzie było Jacob? O, tutaj ktoś stoi. No i żegnamy, okej. Jacob mówi, zróbcie kółko, jakby w swoje lewo, nie? Kółko macie zrobić. Takie kółko dookoła osi własnej, no. Jedno kółko. No co wy robicie, ty? Przecież to nie jest skomplikowane zadanie. Jacob się pyta, dlaczego nie jesteś w linii. Nie wiesz? Ja też nie wiem. Super, że się dogadujemy z pacjent 52. Jacob mówi, idziemy do strefy wszyscy w jednej linii, go! A co on robi? Dudusia, co ty robisz? Tak nie wolno nawet. Jacob mówi, uwaga na granaty. Jacob mówi, ma być jedna równa linia. Jeżeli zobaczy kogoś, kto nie biegnie w linii za mną, ten zginie. 3, 2, 1 i ostatnie słowo, i po tym słowie się odwracam. 0. Cały czas macie być za mną. Okej, okay. Jacob mówi, kompletny bezruch. Jakby ci to powiedzieć, nie stoisz w linii. Jakby ci to powiedzieć, to nie jest kompletny bezruch. Jakby wam to powiedzieć. Kto tu jest najbardziej krzywo? Ty, no to żegnamy. Jacob mówi, linia kompletnie nie jest ważna. Ważne jest to, kto będzie pierwszy w rifcie. Ostatnie osoby wskakujące do rifta giną. No i oczywiście uważajcie na granaty. Jacob mówi, dawaj. Dobra, no wy już jesteście jednym z ostatnich, żegnam was. Ciebie też żegnam. Żegnamy. Czy ktoś jeszcze to jest z tyłu? W takim razie lecimy. Tak samo jak wszyscy, ile osób poleciało. Oj. Jacob mówi, lądujemy na środkowym magazynie od strony sklepowej sadyby, czy tam elektrowni ciśnieniowej. Po prostu po tamtej stronie środkowego magazynu. Jeżeli będzie po tej drugiej, no to niestety, ale żegnamy się z wami. 3, 2, 1. Niestety.
Dobra, ładnie, 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 ładnie. Widzicie co mam w ręce? Uwaga, trzy. Żartowałem, spoko. A co się ruszacie? Dobra, Jacob mówi, gramy w bardzo prostą grę, jaką jest raz, dwa, trzy. Jacob patrzy, w momencie kiedy mówię raz, dwa, trzy, to w tym momencie możecie biec, ale jak mówię Jacob patrzy, no to niestety, ale w tym momencie już nie możecie biegać. Zasady są bardzo proste, kto jest z tyłu, ten ginie. Okej, okay. Prezent ode mnie. Ale się rzucili ty. Raz, dwa, trzy. Jacob patrzy. Co za budowanie, irytujecie mnie. Ty jesteś z tyłu, ty jesteś z tyłu i ty też jesteś z tyłu. Bardzo mi było miło was poznać. Raz, dwa, trzy. Jacob patrzy. To znaczy, że jest bezruch. Nieważne, czy patrzę, czy nie. Kolego Bambiku, skakałeś po czasie. Kolego Rudy, albo koleżanko, oglądałaś się po czasie. A ty to nie wiem, ty tłuste włosy co ty robisz? Czemu ty skaczesz? A ty też. Tak nie będzie tutaj. A no, wy niestety jesteście ostatnimi graczami, więc was też żegnam. Raz, dwa, trzy. Jacob patrzy. Tak jak mówiłem, na komendę macie reagować. Oj, panie Wejzer. Okej, okay. Kucnij. Oj, jak mi nie przykro. Ale Hubert, nie przejmuj. Raz, dwa, trzy. Jacob patrzy. Jacob mówi. Ty, a ty co tak skaczesz po czasie? Okej, okay. Jacob mówi, ty z łopatą podnieś to. Jacob mówi, cały czas obowiązuje kompletny bezruch. Co wy w ogóle sobie wyobrażacie, że ja tego nie widzę? Nie, no tak nie będzie. Jacob mówi, rzuć jeden granat, a wy możecie się ruszać, jakby coś uciekać. Ty masz prawo rzucić jeden granat. Uciekajcie! Au. Jacob mówi, macie trzy odpowiedzi. Pierwsza z nich, ta po lewej, brzmi dwa dni. Ta środkowa pięć dni, ta ostatnia brzmi tydzień. Ile najkrócej miałem telefon, czyli po jakimś czasie najszybciej zepsuł mi się telefon? Po dwóch dniach, pięciu dniach czy po tygodniu? Wybierajcie, macie 5 sekund na wybranie odpowiedzi. 5, 4, 3, 2, 1. Jacob się pyta, czy jesteście pewni swojej odpowiedzi. Macie 3 sekundy na zmianę. Jakby coś. Ok, czyli wszyscy patrzycie tutaj, ok. Jeżeli chodzi o mój telefon, to było już troszkę temu i niestety telefon się popsuł dosyć szybko. Ale nie, nie były to dwa dni. Również nie było to pięć dni, a był to, proszę państwa, tydzień. Więc gratuluję osobom, które tutaj właśnie dobrze trafiły, a całą resztę żegnam i lecimy sobie dalej. Jacob mówi, uwaga, no scope. Dobrze. Jacob mówi, idziemy równiutką linią za mną. Stop. Nie było, Jacob mówi. A, ale macie iść za mną, czyli macie się ruszać. No ale on stanął, dobra, idziemy. Stop! Rudy, kolego, kaczor, żegnamy. Jacob mówi, idziemy dalej za mną. Jacob mówi, podłoga to lawa. 5, 4, 3, 2, nie wolno budować jakby coś. 1, 0. Jacob mówi, kompletny bezruch. No niestety, po zero nie zdążyłeś. Ojejusiu, kolego, struktury graczy się nie liczą. Ojejusiu, ktoś tu spadł z kamyczka, no popatrz. Ty no, chłop mi uciekł. Jacob mówi, uwaga. Mamy trolla na serwerze. Dobra, leży jakiś dzban. Jacob mówi, podłoga to lawa, 5, 0. Jacob mówi, kompletny bezruch. Okej. Okay. Sprawdzamy, co się tutaj dzieje. Ktoś się gdzieś rusza. Kolega, ja cię widzę, co tam u ciebie? Podoba ci się? Jacob mówi, masz. Podnieś to. No nie wykonujesz rozkazu, sorry. Tak to byś przeżył, lol. No nieważne. Jacob się pyta, ty kolego na górze, dlaczego się uleczyłeś? Nie wiesz, okej, okay, to w takim razie podnieś to. No podnieś to. No chcesz podzielić los koleżanki? 3, 2, 1, no niestety. Nie no, rozumiem, nie było rozkazu. Jacob mówi, walka na kill-offy ma zostać 25 osób. 3, 2, jak zobaczysz, że ktoś nie walczy, to ginie. 1, no ale nie we mnie, byki, co wy jesteście tacy agresywni? No możecie zabić jeszcze dwie osoby? Dobra, 5, 4, stop, Jacob mówi, kompletny bezruch. Jacob mówi, kto ostatni na tej platformie z drewna, no ginie. 3, 2,
Jeden. Fajnie, że się starałeś, Szoka, ale niestety żegnamy. Jacob mówi, gramy w spliff. Ja otwieram wam podłogę, wy nie możecie wychodzić na rampy i gramy. 3, 2, 1, powodzenia. Okej. Nie chciałem tak zrobić. Ale wam otworzyłem podłogę. Jacob mówi, idziemy do strefy. Jacob mówi, kto pierwszy uderzy mnie kilofem, dostanie prezent. Powodzenka wam życzę. O kurde, ty chłop mnie jakiś zrzucił. Co oni robią? Gonią mnie, no! Nikt nie trafił, nikt nie trafił. O nie, 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 nie! Ty nie trafił. Jacob mówi, kompletny bezruch. Ty kolego, dostałeś kałacha. Jacob mówi, podnieś. Okej. Jacob mówi, możesz oddać z niego 7 strzałów, wy możecie się ruszać i uciekać. Go! Start! Raz. Dawaj, dawaj, masz 3 sekundy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobra, koniec. Jacob mówi, kompletny bezruch. Oddaj kałacha. A było Jacob mówi? Jacob się pyta całej reszty. Czy było Jacob mówi, kiedy mówiłem, oddaj kałacha? Tak czy nie? Było. Dobra, nie sprzedali cię. Okej, okay, Jacob mówi, patrzymy się na północ. 5, 4, 3, 2, 1. Oj, geografia challenge. To jest tak ciężki przedmiot. Jacob mówi, kto pierwszy otworzy zrzut, ten ginie. Ooooooo, ale było blisko. Jacob mówi, wszyscy patrzymy się w tym momencie na zachód. 5, 4, 3, 2, 1. Oj, trochę późno. Ktoś tu jeszcze jest? Jacob mówi, kto pierwszy otworzy zrzut, ten dostanie prezent. 3, 2, Jacob mówi, kompletny bezruch. Jacob mówi, uwaga, noscope. Okej, okay. Jacob mówi, masz prezent. Jacob mówi, podniesz. Okej, okay. Jacob mówi, możesz oddać 3 strzały, jeżeli nikogo nie zabijesz, to giniesz. Raz. Jeszcze dwa. A my biegniemy do strefy, Jacob mówi. Dwa. Trzy. W sumie miał być prezent, to nie giniesz, chodź. Jacob mówi, chodźcie za mną, chodźcie za mną, wszyscy za mną. Stop! Oj, 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 bambiczku, bardzo cię lubię, no ale to jest. Zginąłeś niestety za ten stop. Mieliśmy iść za mną, a nie pode mną. Żegnamy dwóch graczy. Super, że to wyjaśniliśmy. Jacob mówi, zejdźcie na dół. Jacob mówi, walka na kilofy. 3, 2, 1. Jacob mówi, kompletny bezruch. Chodźcie za mną. Jacob mówi, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Jacob mówi, chodźcie, chodźcie, nie gincie w strefie. Jacob mówi, kto pierwszy podniesie flinta, ten zginie. Nie, nie dokończyłem, spokojnie. Jacob mówi, możesz zastrzelić jedną osobę. Powodzonka, ale nie mnie. Okej. Okay. Jacob mówi, kto pierwszy uderzy mnie kilofem, dostaje pompę. Ale dostaję ją do ekwipunku. Jacob mówi, podnieś. No Jacob mówi, możesz oddać 2 strzały z pompy, no. Raz. Dwa. Okej. Okay. Jacob mówi, podskocz. Sion mówi, kucnij. Sion mówi, podskocz. Jacob mówi, kucnij. Kto ostatni będzie ginął? Jacob mówi, patrzymy na północ. I biegniemy do strefy przy okazji. Okej. Okay. Jacob mówi, walka na kill-offy, ma jedna osoba zginąć. 3, 2. No co oni mi tyle żyją? Jacob mówi szybciej, dobra, Jacob mówi, idźcie do mnie. Jacob mówi, patrzymy się na południowy zachód. 3, 2. Oj, najdłużej ci to zajęło. Niestety. Nie mogę cię trafić. Dobra, los chyba nie chce, żebyś umierał. To jest bardzo skomplikowane. Jacob mówi, kto podniesie śmierć bombę, może jej użyć. Oj, 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 dobra. Jacob mówi, walka na kill-offy, jeden na jeden ma zostać. Oj. Jacob mówi, podnieś pompę. Jacob mówi, podnieś moje itemy. Ty. Jacob mówi, macie fajta, powodzenia. No w sumie nierówny fight, ale bywa i tak. Jacob mówi, pomachajmy jeszcze raz i pożegnajmy starą mapę w Fortnite'cie. Jacob mówi, wygrałeś, gratuluję, zgarniasz 1000 V-Bucksów. Możesz mnie zabić, zapraszam. Bizon 2K wygrywa 1000 V-dolców. Gratuluję bardzo serdecznie tutaj Bizonowi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o konkursie tutaj na myszkę Tifu. Wyniki w ciągu tygodnia na Discordzie. Pamiętajcie o kodziku Jacob w sklepie z przedmiotami, bo to też jest właśnie zasada, jedna właśnie z tych zasad konkursowych, więc wpisujcie kodzik. I to tyle ode mnie, do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!